na DVD. Sam korzystałem już z dwugodzinnej wypowiedzi nieżyjącego już powstańca, wielkiego śpiewaka, profesora Skwary. To wszystko jest dzieło Lecha Kaczyńskiego. I teraz proszę zobaczyć, jaka jest determinacja w dezawuowaniu jego jakichkolwiek zasług. Opowiadała mi pani Alina Czerniakowska, znakomita reżyser, autorka świetnych filmów historycznych, która przy okazji otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego opracowała film Minęła rocznica. Film trwa 50 minut i oczywiście do dzisiaj nie został wyemitowany. Powód? Otóż tam w tym filmie przez półtorej minuty obecny jest Lech Kaczyński. Raz uderza po raz pierwszy w ten dzwon na dziedzińcu muzeum, a drugi raz mówi o otwarciu. I to jest zarzut wobec tego dzieła filmowego, którego nikt z Państwa nie może obejrzeć. Proszę ten przykład tylko wziąć pod uwagę, on ilustruje, bo jest stek obelg, obraźliwych epitetów, które płynęły z ust najbardziej prominentnych polityków, ale jeszcze ta cisza i to zamilczenie. Mój kolega, wybitny fotograf, jako jedyny szef galerii fotograficznej w Polsce zorganizował wystawę poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu i jego małżonce Marii. Będzie otwarta we czwartek. Nie mogę mówić w jakim mieście, ale powiem Państwu, że zgłosił się do szefowej telewizji. Nawiasem mówiąc, z nominacji jeszcze PiS-u i on powiedział, mam do Pani prośbę. Oczywiście chodziło o jakieś zaanonsowanie wariusarzu tej wystawy. Ona mi wie wszystko, nie ma mowy, ani jednego słowa. Bo widzi Pan, gdybym to zrobiła, to jutro mnie tu już nie ma. Taka jest atmosfera tych strażników niepamięci. Te dwa przykłady niech Państwu dadzą do myślenia. A teraz chcę Państwu powiedzieć, że politykę historyczną pan Lech Kaczyński realizował na różnych szczeblach. No, z jednej strony właśnie troska o pamięć wydarzeń ważnych Muzeum Powstania Warszawskiego. Jakoś żaden z poprzednich prezydentów takiego muzeum nie był w stanie wybudować. Następnie polityka historyczna to również polityka odznaczeniowa. To postawienie na proscenium ludzi usuniętych w cień niesłusznie o wielkich zasługach dla odzyskania naszej niepodległości. Tym ludziom prezydent Lech Kaczyński, dopiero on potrafił oddać sprawiedliwość. I polityka historyczna to nie tylko ta prowadzona wewnątrz państwa wobec własnego narodu, ale także, może przede wszystkim, na zewnątrz. Ponieważ dzisiaj historię piszą najpotężniejsi na tego świata. Dzisiaj historię zafałszowaną, przeinaczoną. Historię, która forsuje zamiast prawdy kontrprawdę. Tworzą słynni reżyserzy filmów, dzieł sztuki, dzieł literackich i tak dalej. I mamy do czynienia w tej chwili z taką ofensywą kłamstwa na temat polskiej historii za granicą. Otóż tutaj wobec tego nie może zabraknąć głosu polskich władz. Państwo wiecie, że był to jedyny głos, który bronił racji stanu Polski, gdy chodzi o tworzenie historii dzisiaj, pisanie jej na nowo, także przeciw Polsce. Otóż w Katyniu prezydent miał po raz kolejny złożyć hołd oficerom zamordowanym na niemieckiej ziemi, a nikt bardziej niż on do tego miał tytuł, ponieważ pamiętacie Państwo z poprzednich lat, przez półtorej doby prezydent wraz z delegacją odczytywał nazwiska wszystkich tam zamordowanych. Niestety przyjęto ten zatruty owoc premiera Putina i Donald Tusk fetował tę rocznicę z premierem Putinem. Wyraźnie
zwracając się przeciwko uroczystościom, którym miał przewodniczyć 3 dni później Lech Kaczyński wraz z tak wspaniałą delegacją. Ale proszę zobaczyć, co się stało. Otóż przemówienie premiera Putina zaczęło się od słów haniebnych. On rozpoczął: przywiódł nas tu wspólny wstyd, sugerując, że wina jest po obu stronach. Wyobraźcie sobie Państwo, gdyby na przykład Angela Merkel przyjechała do Warszawy i stojąc przed pomnikiem Powstania Warszawskiego powiedziała: przywiódł nas tu wspólny wstyd, sugerując, że zbrodnia dokonywana była zarówno przez stronę niemiecką, jak też polską. Oczywiście przywiódł nas tu wspólny wstyd, w tych słowach implicite zawiera się wskazanie palcem, no ale Polska miała przecież po wojnie bolszewickiej także swoisty katyń, przecież tylu naszych żołnierzy tu zginęło i tak dalej. Co powinien zrobić polski premier? No oczywiście powinien natychmiast zareplikować. Milczał. Skomentował to tylko tak, że właściwie każdy naród ma prawo do własnej narracji o swojej przeszłości. W tym kontekście można dopiero ujrzeć różnicę między stanowiskiem czy postawą premiera Putina a prezydenta Kaczyńskiego. Więc kilka wypowiedzi z tego przemówienia przypomnę. Kwestionowanie wymiany tej zbrodni jako zbrodni ludobójczej, cały czas forsowane przez stronę rosyjską. Na to prezydent miał mówić. Czym jest śmierć dziesiątków tysięcy osób, obywateli Rzeczpospolitej, bez sądu, jeśli to nie jest ludobójstwo? To co nim jest? Historycy wskazują zbrodnicze mechanizmy zbrodniczego totalitaryzmu. Źródłem zbrodni jest jednak także pakt Ribbentrop-Mołotow prowadzący do 4. rozbioru Polski. Są nim imperialne, szowinistyczne zamiary Stalina. Kluczowym elementem plan zniszczenia wolnej Polski, państwa stojącego do roku 1920 na drodze podboju Europy przez komunistyczne imperium. Te doby śmierci mają być także grobem Polski, niepodległej Rzeczpospolitej. Potem w swoim wystąpieniu prezydent składał hołd tym wszystkim, którzy swoją postawą, swoją odwagą, za którą często płacili wysoką cenę, bronili prawdy o Katyniu, przeciwstawiając się temu kłamstwu katyńskiemu, które miało być założycielskim kłamstwem PRL. Dalej prezydent mówił: Katyń i kłamstwo katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami i Rosjanami. Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody, przynosi nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam prawdy. Racje nie są rozłożone równo. Racje mają ci, którzy walczą o niepodległość. Jednak prawda potrzebuje nie tylko słów, ale i konkretów. Miał mówić prezydent 10 kwietnia, trzeba ujawnienia wszystkich dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej. Okoliczności tej zbrodni muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Nie muszę mówić, że taki głos od tamtego czasu się nie pojawia. I drugi przykład polityki historycznej, którą prowadzi obecny prezydent i prezydent Lech Kaczyński. 27 stycznia 2011 rok to była kolejna rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Otóż z wystąpienia Bronisława Komorowskiego nikt by nie był w stanie się domyślić, kto właściwie stworzył ten koszmar, tę fabrykę śmierci Auschwitz. Bo tylko pojawiło się eufemistyczne określenie naziści o nieznanej narodowości. Ja zacytuję fragment tego przemówienia. Pamięć, mówię o przemówieniu prezydenta Komorowskiego, pamięć i jej symboliczne wyrazy są potrzebne nam żyjącym, żebyśmy się... O, przepraszam.
Tu w Auschwitz, jak w soczewce, skupia się i wiedza, i pamięć o wszystkich straszliwych zbrodniach. To miejsce jest jednym z symboli dramatu, jaki przeżył świat, który przeżyła Europa, który przeżyły narody, które musiały zmierzyć się z wielkim wyzwaniem, jakie stanowiła fala nienawiści, fala nazizmu. Dodam, że słowo dramatu tu naprawdę nie przystaje, bo nie chodzi o dramat, a chodzi o zbrodnię. Auschwitz jest jednym z najboleśniejszych symboli Holokaustu. Zagłady Żydów, zagłady Romów i zagłady Sinti. Tylko dlatego, że byli Żydami, Romami i Sinti. Jaka była konsekwencja tego przemówienia? Otóż taka, że tego samego dnia jeszcze, po południu, Deutschland Radio w czterech kanałach anonsowało, że prezydent Christian Wulff odwiedził polski obóz zagłady. Christian Wulff złożył wizytę w polskim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Taka jest konsekwencja takiego wystąpienia. Natomiast rok wcześniej, jakże inaczej, głosił prawdę o Auschwitz wobec świata i o tragedii, którą przeżywała Polska w tamtym czasie, Lech Kaczyński. Panowie premierzy, panowie prezydenci, ale przede wszystkim panie i panowie, którzy byli tutaj w innych okolicznościach przed 65 laty, kiedy 27 stycznia 1935 roku obóz został w końcu wyzwolony. To dla was i dla waszych koleżanek i kolegów, którzy wtedy zginęli lub nie dożyli dnia dzisiejszego, jest ten dzień pamięci. Ale ten dzień ma także inne znaczenie. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Tak brzmi motto książki, która ukazała się tuż po wojnie, Zofii Naukowskiej, jednej z najwybitniejszych polskich pisarek. Ludzie ludziom. Chociaż jedni z nich uważali się za nadludzi, a innych uważali za podludzi lub zgoła nieludzi. Wiem, że na ogół znają państwo fakty, ale mimo wszystko kilka z nich przypomnę. Tak mówił prezydent Lech Kaczyński do możnych tego świata. 14 czerwca 1930 roku przywieziono tu pierwszych 728 więźniów. Tak się złożyło, że tego dnia nazistowskie Niemcy, a dokładnie ich wojska, zajęły Paryż. Ci pierwsi więźniowie to byli Polacy i pewna grupa polskich Żydów. W następnym roku, gdy więźniów było znacznie więcej, przywieziono tutaj kilkanaście tysięcy jeńców Armii Radzieckiej, 600 spośród nich i 250 Polaków stało się ofiarą owego eksperymentu, o którym pan minister Bartoszewski przed chwilą mówił. Dwa dni trwało ich mordowanie, dokładnie dwa dni. Mniej więcej w tym samym czasie w innym miejscu Polski, koło Łodzi, w Chełmie nad Nerem, próbowano innej metody, duszono ich spalinami. Cyklon B okazał się jednak skuteczniejszy i to on posłużył do wymordowania prawdopodobnie ponad miliona Żydów. Rachunki są różne, od około 1 miliona do 1 350 000. Ale w tym obozie zginęło również 75 tysięcy Polaków, 20 tysięcy Romów, których los miał być podobny do losu narodu żydowskiego. Z czego to wynikało? To wynikało ze zbrodni, którą zaplanowała i dokładnie zrealizowała, uwaga, III Rzesza Niemiecka. Pierwszych Żydów francuskich i słowackich przywieziono tutaj już na początku 1932 roku. Wiemy, że w pierwszej połowie 1932 roku dokonano pierwszych masowych mordów w komorach gazowych. W tym samym czasie rozpoczęto likwidację największych gett w Europie, getta Warszawy. To był środek wojny, ale mord trwał dalej. W maju 1924 roku losy wojny już były dawno przesądzone. Trzecia Rzesza Niemiecka pokonana. A tu, w tym miejscu, oddaje się do użytku nową bocznicę, żeby można było ludzi przywozić bezpośrednio pod krematoria. Dla mnie ten moment w historii to znak szaleństwa zbrodniarzy. Szaleństwo zbrodni opartej o chorą nienawiść. Istotnie, Żydów mordowano tylko dlatego, że byli Żydami. Wielu innych zginęło także tylko dlatego, że byli Polakami, czy Rosjanami, Ukraińcami, czy Białorusinami. Można powiedzieć, ten pasus można pominąć, trzeba pamięci.
Jest dla mnie przedmiotem wielkiej satysfakcji, że mamy tutaj ponad 30 ministrów oświaty lub przedstawicieli ministrów edukacji, bowiem życząc wszystkim żyjącym 120 lat życia, musimy wiedzieć, że czas odejścia świadków nie jest już bardzo odległy. Trzeba uczyć prawdy, prawdy twardej, której może niektórym silnym i wpływowym w dzisiejszym świecie, która może się nie podobać, ale to była prawda. To, co stało się tutaj, to nie łańcuch kryminalnych czynów. To coś, co zostało zorganizowane przez państwo, przez ówczesne państwo niemieckie, III Rzeszę. I trzeba o tym pamiętać, bo nie zawsze ten, kto ma siłę, ma rację. Szanowni Państwo, uznajmy, że ten Dzień Pamięci jest Dniem Pamięci ofiar tego obozu koncentracyjnego i zagłady, ale także wszystkich rozstrzelanych, powieszonych, zagłodzonych. Bo komendant Hess tę metodę też stosował. Tu najbardziej znaną ofiarą jest ksiądz katolicki, dziś święty Maksymilian Kolbe. Dziękuję bardzo. Tak przemawiał polski prezydent. Tak głosił prawdę o tragedii Polaków i tak przeciwstawiał się fałszowaniu historii, które dziełem jest również tych najpotężniejszych, jak powiedziałem przed chwilą. To jest polityka historyczna męża stanu, który jest rzecznikiem swojego narodu. Proszę Państwa, też wielką troską prezydenta Lecha Kaczyńskiego było pielęgnowanie wartości polskiej kultury. Dlatego, że zarówno ta wspólna pamięć historyczna, jak i nasza wspólna kultura to są te spoiwa narodowe. Dzięki temu jest po prostu naród narodem. I ja może przywołam słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w 1980 roku podczas jego wystąpienia w UNESCO na konferencji w Paryżu 2 czerwca, gdzie papież, no, nikt lepiej niż on i nikt zwięźlej nie zdefiniował wagi kultury dla tożsamości narodowej, dla istnienia narodu, nawet wtedy, kiedy naród pozbawiony jest swojego państwa. Papież mówił, naród jest wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. Jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenie dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. Proszę Państwa, naród bez historii, naród bez kultury. Ja bym chciał tylko teraz wstępną dygresję, ale ona jest istotna, dlatego że podczas festiwalu Solidarności. Mówimy o okresie od sierpnia 1980 do grudnia 1981. Kultura polska miała kolosalne znaczenie. Znaczy Polacy, których papież jakoś podniósł z kolan. On nie tylko odrodził w Polakach wiarę, ale także dumę z własnej kultury. Myśmy uświadomili sobie, jaką wartość stanowi polska kultura. Zresztą, mówiąc nawiasem, ten człowiek, Ojciec Święty, który do nas wtedy przemawiał liczne wystąpienia w czasie tej pierwszej pamiętnej pielgrzymki, no to on sam był dziełem polskiej kultury, takim arcydziełem, bo to jest ta literatura wielkich pisarzy, romantyków, poetów, wielkich muzyków, wielkiego teatru polskiego, która takiego człowieka wykreowała, a także wielka tradycja polskiej myśli, polskiej filozofii, no coś takiego, więc wielka duma z polskiej kultury i to ten ruch właśnie wtedy powrotu do źródeł, do autentyczności, zrzucenie sobie z siebie tego pyłu właśnie sowietyzacji. To właściwie była istota Festiwalu Solidarności.